czołem, ludziska! Gramy dalej w Human Resource Machine! Jest mi niezwykle miło, że gra spotkała się z tak dużym waszym entuzjazmem. 300 lajków zdobyliśmy w niecałe 2 godziny. To jest po prostu jakiś istny rekord. Tak samo zapisałem sobie również, że 400 lajków poszło w 3 godziny. A ogólnie teraz, czyli 3 dni później po odcinku, mamy ponad 720 lajków, co oznacza, że jest to rekord. Rekord w mojej półtorarocznej, że tak powiem, youtuberskiej karierze. Pierwszy odcinek z HR-em oficjalnie przebił nawet Please Don't Touch Anything, który zbierał najwięcej lajków do tej pory. Także moi drodzy, ewidentnie widzę, że lubicie, kiedy gram w gry logiczne. Tym bardziej, że ta gra była naprawdę takim mega spontanem i w ogóle nie podejrzewałem, że aż tak wam się spodoba, także wielka piona dla was i również wielkie dzięki dla Patapona, który przypomniał mi w ogóle, że mam taką grę w swojej wishliście, ale zupełnie jakoś ją wrzuciłem na dalszy plan, bo jak nie widzę, kurczę, małych prostokącików z obniżką promocji, to raczej nie kupuję gier po pełnej kwocie. No ale bardzo się cieszę jednak, że ją kupiłem i ograłem, także moi drodzy, i w związku z tym, że tak bardzo lubicie tę grę i być może też część z was, widziałem, też sobie kupiła i pograła, to chciałbym, żebyśmy razem trochę, że tak powiem, w nią pograli. Czyli ja będę próbował grać tak, żeby niekoniecznie optymalizować jakby rozgrywkę na maksa, tak żeby robić wszystko na 100%, no chyba, że mi się uda przez przypadek, tak? I zostawiać wam jakby miejsce, żebyście sami mogli również się wykazać. Na przykład jeżeli wynajdziecie, na przykład jak macie grę i zrobicie wynajdziecie lepszy kod, o wiele bardziej optymalny, który zaliczyłby na przykład element z moich tam dokonań, którego będzie mi brak, to z wielką chęcią przyjmę jakby w każdej postaci wasze linijki kodu, czy byście to narysowali mi na jakimś tam obrazku, taki wysłali w komentarz, czy zrobili rozpiskę krok po kroku, jak powinien kod wyglądać, i zaprezentuję to, będę prezentował wasze pomysły w kolejnych odcinkach i wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko motyw. Ale żeby jeszcze rozwinąć ten aspekt, to pokażę wam jedną fajną rzecz, której wam nie pokazałem jeszcze do tej pory, a która jest bardzo fajnym featurem. Otóż, moi drodzy, wejdźmy sobie w jakąś rozgrywkę, którą już graliśmy, prawda, przyspieszymy wszystko. Gra zawsze zapisuje, co jest fajne, zapisuje nasze ostatnie rozwiązanie, na którym skończyliśmy. I zobaczcie, tutaj są przyciski copy and paste. I teraz pokażę wam fajny bajer. Jak zrobię kopiuj, prawda, i teraz napisał mi program, gra mi napisała, że mój program jest teraz zapisany do schowka. I teraz mogę to wkleić gdziekolwiek chcę. Nawet mogę, prawda, skopiować na przykład tutaj do kolejnej rubryczki, tak? Ale najfajniejsze jest to, mogę też to sklirować, tak? Najfajniejsze jest to, że jak sobie skopiuję i teraz przerzucę się na notatnik, co właśnie robi, i wklejam to w notatnik. I teraz na ekranie widzicie składnię, która siedzi wewnątrz tutaj tej gry i która odzwierciedla to, co widzicie również po prawej stronie, tak? Czyli po lewej stronie widzicie notatnik, a po prawej stronie widzicie, czyli tekstowe jakby reprezentacje tego kodu, czy tego zapisu, tego, co tu się dzieje, a po tej stronie tutaj po prawej widzicie właśnie zapis bloczkowy, czyli widzicie mniej więcej analogię, jak to wszystko fajnie jest zaprezentowane, więc jeśli nawet nie macie gry, a chcielibyście pomyśleć razem ze mną nad rozwiązaniami, to możecie mi przesyłać, że tak powiem, rozwiązania w ten sposób. Ale nawet jak macie grę, to zróbcie sobie kopiuj, zróbcie sobie wklej w komentarz i jeszcze oczywiście pamiętajcie mi powiedzieć, który etap, prawda? Który etap bierzemy pod uwagę, żebym wiedział, do którego mogę wkleić, bo tu mamy trochę rzeczy jeszcze do zoptymalizowania. Na przykład mamy tutaj drugi pokój, mamy dziewiąty pokój, który nie ma optymalizacji. Im dalej będziemy szli w las, tym te poziomy będą rzeczywiście trudniejsze, co za chwilę się przekonacie. Także na pewno wydaje mi się, że mimo, że poprzechodziłem sobie grę dalej, jak widzieliście po pierwszym screenie, wam pokażę tutaj, proszę bardzo. No, przyspieszaj panie. Doszedłem chyba do 34 roku, bo nie wyobrażam sobie, żeby rzeczywiście grać w tę grę tak, wiecie, na spontana, żeby nic nie zobaczyć, nic nie odkryć, więc 34 lata, proszę bardzo, pokażę wam, gdzie doszedłem. 35, 36 rok teraz mnie czeka, ale zobaczcie, wykonuję te ostatnie tutaj dwa, wykonałem, kiedy w ogóle jeszcze nie mam żadnego zaliczonego, że tak powiem, wyzwania. Tutaj mi się udało jedno, tak zwane moje ulubione, czyli optymalizacyjne jak najmniej linie kodu. Tu w ogóle zostawiłem tę gałąź, ponieważ no, to już jest skomplikowane, to trzeba na przykład ciąg Fibonacciego odzwierciedlić, prawda? To też jest ciekawe, tutaj chyba są ksory, tak mi się wydaje, czy gdzieś indziej były ksory, nie pamiętam. Dobra, w każdym razie sami widzicie, że nawet tutaj poziom 14 nie mam zoptymalizowanego, prawda, czy 23, także gra jest naprawdę dla mnie mega, mega fajna.
i pobudza mi moje szare komórki. Jeżeli wam będzie też pobudzać, to też bardzo spoko, będę się bardzo cieszył. Także jeżeli macie jakieś pomysły na bardziej optymalne rozwiązania, które będę wam prezentował, dawajcie znak w komentarzach. A tymczasem, wreszcie, możemy, kurde, lecieć z rozgrywką, więc wracamy do Edwarda, lecimy do wyzwania numer 13. Wyzwanie numer 13. Tak w ogóle, gdybyście byli zaciekawieni, a to za chwilę wam powiem. Sometimes, to co, gra mi nagle się przyniosła na język angielski? Serio? Tak nagle? Sama z siebie? Ej, to ciekawe, bo ja miałem przecież... Rzeczywiście mam wszystko po angielsku, a przecież przed chwilą miałem po polsku. W ogóle... o kurcze! Że tak powiem, w ogóle nie zauważyłem, że gra mi się przełączyła na język angielski, ale to sama z siebie tak zrobiła. To dajcie mi chwilę, to zmieni na polski. No dobra, od razu lepiej. Jakoś tak jestem tak bardzo przyzwyczajony do języka angielskiego wszędzie, że nawet nie zauważyłem, że mi się przerzuciło samo z siebie na język... właśnie angielski. Dobra, lecimy. Pokój porównań. Spoko. Czasami jedne liczby są większe od innych, a czasami są takie same. Skąd o tym wiemy? Czytałem o tym w tej świetnej książce, którym numerem jesteś dla aspirujących zer. Możesz pożyczyć ją później. Dobra, o i teraz właśnie zaraz wam wytłumaczę, co to fajnego mamy nowego, ponieważ mamy system komentarzy. Idzie ci świetnie! Nie mam ulubionego pracownika, lubię nadzorować ich wszystkich jednakowo. Okej, więc tutaj jakieś dziwne typki się pojawiły, które będą nas nadzorować. Pojawił się system komentarzy. Otrzymujesz komentarze, jeśli chcesz, możesz użyć ich do oznaczania sekcji swojego programu. No właśnie, Hello World, czyli zazwyczaj pierwsza aplikacja, jaką piszemy w nowym kodzie, to jest właśnie coś, co wyrzuci nam na ekran. Hello World, czyli witaj świecie. Możemy sobie to usunąć, a to działa na takiej zasadzie, że możemy sobie po prostu pisać o... Możemy sobie napisać cokolwiek, prawda? Ja napiszę, wiadomo, że tak kompletnie randomowo cokolwiek, prawda? Nie możemy dodawać sobie notatki w ten sposób. Bardzo spoko pomysł. Normalnie jak piszemy kod, to często używamy komentarzy, przynajmniej ja też używam często komentarzy, żeby wiedzieć dokładnie, jakie sekcje od czego zależą i co tak naprawdę oznaczają. To wtedy ułatwia jakby samo czytanie własnego kodu, jak minie tam miesiąc, dwa czy trzy, wracamy do kodu i nagle wiemy, o co chodzi. Ale już wiemy, dobra, więc co musimy zrobić? Weź dwa przedmioty z wejścia. Jeśli są równe, umieść jeden z nich w wyjściu, jeśli nie, odrzuć je. No i to jest ciekawe, ponieważ musimy porównać dwie liczby ze sobą, mając tylko opcję dodawania i odejmowania. Nie ma żadnych, kurczę, warunków if, że musimy porównać lewą stronę z prawą, ani nic w tym stylu, tylko musimy, że tak powiem, coś z tym wykombinować. Więc możemy nawet zobaczyć przykład. Jeśli twoje wejście to 8 i 1, to nic. 5 i 5, tak, to wrzuć. 6 minus 7 się różni, 9 i 9 to samo. Więc tylko i wyłącznie, jeśli są równe, umieść jeden z nich w wyjściu, jeśli nie, odrzuć je. No dobrze, no ja sobie oczywiście już tam dwa dni minęły od kiedy grałem sobie w tę tutaj rozgrywkę, więc sobie pomyślimy razem spokojnie jeszcze raz, jak to trzeba zrobić, więc muszę wziąć dwa przedmioty z wejścia i umieścić jeden z nich w wyjściu, jeśli są równe, jeśli nie, to odrzucić, więc na pewno musimy pójść inboxnąć, prawda? Pewnie musimy zrobić copy to do zerowego dziadostwa i pójść po drugie, prawdopodobnie. Zobaczmy jeszcze, wyzwanie optymalizacyjne. Ile do linijek kodu? 9 lub mniej poleceń. Okej, czyli mamy przynajmniej 9 poleceń. Dobra. Czyli co? Mamy w tym momencie jeden, mamy drugi. Jak możemy porównać? Jak możemy porównać dwie liczby? No więc tak. Jeżeli... Mój pomysł jest taki. Jeżeli odejmiemy pierwszą od drugiej i wyjdzie nam 0, to znaczy, że liczby są identyczne, tak? Od 9 odejmiemy 4, mamy 5. Nie jest zerem. Więc nie są równe. Od 9 odejmiemy 9, mamy 0. Są równe. Jak to będzie z minusami? Minus 8 minus minus 8 da nam minus 8 plus 8, zatem będzie 0. I to jest rozwiązanie, tak? Czyli na początku trzeba wymyślić, jaki mamy plan, co musimy zrobić, a teraz trzeba to zapisać. Więc teraz mamy tak. Tutaj mamy wrzucone już 9, teraz w ręku mamy 4. Więc teoretycznie nieważne, który od czego odejmiemy, to powinno zadziałać. Więc teraz odejmujemy, prawda, od tego i... Jeżeli nasz wynik jest zerem, to w tym przypadku musimy wziąć chyba tę liczbę, która jest tutaj, bo to, co mamy w ręku, się już podejmowało, więc musimy tak naprawdę jeszcze raz zrobić copy from tego miejsca i prawdopodobnie zanieść do outboxa i wszystko powtórzyć. Tak mi się wydaje, ale jeszcze mamy, jeżeli nie jest zerem, to w sumie od razu powtarzamy. A mogłem coś przeoczyć, tak mi się wydaje. Jump if 0, czyli jeżeli mamy 0, to po prostu zaczynamy od początku. No dobra, zobaczmy jak to idzie, czyli mamy 9, zapisujemy sobie 9, odrzucamy, bierzemy 4, porównujemy, nie jest 0,
O! Co? Nie była zerem, to dlaczego wzi... O! Okej. Jest zero, odrzuca. Moment. Jest zero i odrzuca, że ja dobrze to robię? Moment. Ja się skupię tutaj. Copy to zero. Jump if zero. Ej, no właśnie. Jump if zero powinno iść tu. Tak, a jeżeli nie jest zerem, to jumpujemy tu. Dobra, już wiem. Już widzę, jaki błąd zrobiłem. Tak naprawdę, jeśli jest zero, to musimy przeskoczyć ten przeskok, który wraca. Okej. Dobra, no to teraz powinno być już okej. 7. Jak odejmiemy 5 od 7, mamy minus 2, więc dupa. Teraz rzucamy sobie, proszę bardzo, dziewiątki. Porównujemy, jest 0, więc biorę dziewiątkę i wrzucam ją na taśmę. Okej, czyli wygląda na to, że chyba jest sukces. Tak, jest sukces, proszę bardzo, 3 i 9 były identycznymi liczbami, więc już wiemy, jak porównywać liczby. Tak? Gra nas uczy, jak się porównuje, proszę bardzo, 9, 27 kroków, 28 kroków. No właśnie, gdzieś tutaj jeszcze mam jeden krok za dużo, który mógłbym zmniejszyć, więc jeżeli macie pomysł, jak zmodyfikować ten kod, żeby... Jak zmodyfikować ten kod, żeby było mniej kruków niż 28, tylko czyli 27, to dajcie znaka. Bo właśnie to jest to, że niektóre, znaczy, że jeżeli chcemy wyzwanie zrobić na jedno i drugie, w sensie zrobić oba wyzwania, to czasami musimy napisać zupełnie inny kod tu i zupełnie inny kod tu. Bo nie zawsze kod, który ma najmniej linijek, jest na tyle optymalny, że jest najszybszy, tak? Więc to jest istotne. Ale ja sobie to zostawiam dla was, prawda? Lecimy dalej, bo chcę wam jak najwięcej pokazać, żebyście mogli sobie tam pomyśleć. O, zestaw ośmiornicy. Weźmy sobie dodatkowe wyzwanie. Może, tak żeby coś innego. Tak, zawsze możesz sprawdzić swoją wydajność w każdym przedziale za pomocą wyzwań optymalizacyjnych. Te dwa zielone światełka obok każdego przycisku w windzie pokazują ci, jak ci idzie. Czy cokolwiek innego w życiu jest bardziej ekscytujące niż samodoskonalenie? Oczywiście, że nie. Pewnie się zastanawiasz, jak możesz się samodoskonalić, skoro już jesteś perfekcyjny. Tak, lubię pracować nad doskonaleniem innych. Zauważyłam, że inni naprawdę to doceniają. Spoko. Jakie mamy zadanie? Każdą rzecz z wejścia pomnóż razy 8, a wynik umieść w wyjściu. Używanie mnóstwa poleceń dodawania jest łatwe, ale rozrzutne. Czy uda ci się to zrobić, korzystając tylko 3 razy z polecenia add? Zarząd patrzy. Także moi drodzy, to chyba jest proste, tak? Jak mamy 5, to musimy mieć po prostu w tym momencie razy 8, czyli 40. 7, 56, widzicie, każda liczba, którą bierzemy, musi być pomnożona. Musi być pomnożona przez 8. Jak możemy tego dokonać? To trochę będzie, z tego co pamiętam, to chyba trzeba będzie to zrobić tak trochę binarnie, nazwijmy to. Znaczy tak semi-binarnie, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi, mówiąc binarnie. Mamy 9 lub mniej poleceń, czyli tak, bierzemy liczbę, kopiujemy ją sobie teraz do, tutaj do miejsca 0 i teraz tak, i teraz chcemy ją powielić, czyli jak zrobimy na przykład add, to mamy teraz liczbę 5, która jest, czyli mamy teraz liczbę 10. No tak, ale jak będziemy dalej, czyli z adem, no to każdy ad będzie nam... Tak naprawdę musielibyśmy 7 tych adów zrobić, żebyśmy mieli pomnożoną liczbę razy 8. Zatem możemy zrobić taką opcję, że skopiujemy sobie tę liczbę, którą mamy pomnożoną tu. Kolejne miejsce. I znowu ją dodamy. Tak, czyli w tym momencie mamy 5, tu jest 10, mamy 10 w ręku kładziemy, 10 bierzemy, dodajemy do 10, to już mamy 20. Czyli mamy tak naprawdę do potęgi drugiej. A tu będziemy mieli do potęgi trzeciej, gdy zrobimy jeszcze raz ten sam manewr, czyli akurat 5 do potęgi, czyli ogólnie wyjdzie nam, że do potęgi trzeciej to wiadomo, że to jest mnożenie razy 8 tego samego, tak? Czyli lecimy, tylko jeszcze coś źle zrobiłem, tak mi się wydaje, bo tutaj zrobiłem z 1, potem zrobić z 1, tak. I copy tu 2, o! Zawsze możemy jeszcze edytować poszczególne miejsca. No i teraz mamy liczbę pomnożoną, sam jesteś pomnożony, Stanisław. Mamy liczbę pomnożoną o 8 i możemy spokojnie sobie polecieć, proszę bardzo. I wracamy. Pytanie, ile było linijek? 9, no to akurat mamy 9, wydaje mi się, że jest ok. Zobaczmy, czy to hula. Mamy dziesiątkę, mnożymy razy 2, prawda? I tu mnożymy razy 2, czyli 2 razy 2 razy 2, czyli prawda, razy 8 łącznie. No i mamy zadanie wykonane perfekcyjnie. Przyspieszymy trochę naszego Edwarda, żeby szybciej zapierdzielał swoimi małymi rączkami. Proszę bardzo. Pewnie można byłoby to zoptymalizować jeszcze bardziej. Zaraz zobaczycie, bo pewnie ilość kroków nie będzie... Ilość kroków będzie za duża, jak znam życie, a to dlatego próba szybkości... Nie, nawet nie. No proszę, mógłbym to chyba jeszcze próbę szybkości zrobić lepiej. Powiem wam szczerze, sprawdźmy to. Czy jestem w stanie zrobić więcej kroków? Bo dobra, bo wydawało mi się, że... Jasne, bo to dopiero później, widzicie, to cofamy się do miejsca, kiedy nie mamy jeszcze jump if zero.
w momencie, kiedy byłby jump i w zero, to w ogóle bym nie mnożył, tylko od razu poszedłbym do outboxa i to by było optymalne wtedy, nie? I tak właśnie można optymalizować ilość kroków, niekoniecznie linijek. No ale, jak sami widzieliście... No niekoniecznie, no nie jeszcze dojść do tego jeszcze się nie da tutaj, więc akurat mam wszystko zrobione perfekcyjnie. 40-krata, to jest fajna misja, fajne pamiętam, że wyzwanie. Co za wspaniałe uczucie, kiedy cała twoja praca z ostatnich kilku lat sumuje się i kulminuje w świetnie wykonywanym zadaniu. Prawda? Zobaczmy, powiedzmy, tak, nawet jeśli produkt naszej pracy jest wyrzucany do kosza na śmieci, w pokoju obok najważniejsze jest to, że czujemy dumę z dobrze wykonanej roboty. Każdą rzecz z wejścia pomnóż przez 40, wynik umieść w wyjściu. Moi drodzy, jak stworzyć, że tak mając maksymalnie 5 pól, jak stworzyć mnożenie przez 40? Ja sobie też muszę przypomnieć dokładnie, jak to wyglądało. Niemniej jednak wyzwanie optymalizacyjne chyba 14 linijek jest maksymalnie. Więc tak, jakbyśmy mnożyli razy 2, razy 2, razy 2, to zobaczcie, że mamy 2, 4, potem mamy razy 2, 8, razy 2, 16 i razy 2, 32. No to nie jest 40, ale gdybyśmy na przykład zrobili 2, gdybyśmy mieli na przykład 6 pomnożone przez 2, potem mamy 4, ale możemy też do siebie to dodać jeszcze, więc ewentualnie mielibyśmy 8. 8 razy 2, 16. Muszę wspomnieć, jak to było. Okej, spoko, już pamiętam, bo to było tak. Możemy znowu rozrzucić to razy 2, potem mamy razy 4 razy 8, a 8 jest składową 40, ponieważ 8 razy 5 daje nam 40, więc 5 razy będziemy musieli polecieć to razy 8, żeby łącznie dało nam mnożenie przez 40. Czyli innymi słowy, robimy dokładnie to samo, co robiliśmy, czyli tak, najpierw kopiujemy tutaj, dodajemy do siebie, prawda, bo musimy dać, żeby mieć pomnożone razy 2, potem mamy kolejne kopyto, tak zwane, dodajemy raz jeszcze tutaj, w tym miejscu, znowu robimy kopyto teraz w drugiej pozycji i dodajemy ją w drugiej pozycji, teraz mamy 8. I teraz moglibyśmy w tym przypadku znowu skopiować tę liczbę tutaj i te ósemki do siebie dodawać, czyli mamy dodanie po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i po raz czwarty. I teraz pytanie brzmi, czy się gdzieś nie kopnąłem w ilości mnożenia, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ musimy łącznie dodać 4 razy, ale tu już mamy tę liczbę, dlatego łącznie daje nam to 5. I wydaje mi się, że jak teraz rzucimy to w outbox i zapętlimy, to będzie git. No ale sprawdźmy, przypadkiem się nie machnąłem. Mamy 6, potem mamy 12, potem mamy 24, teraz mamy pyk, pyk, pyk i pyk, 120. 3 razy 40, 120. Zgadza się, czyli jest ok. Jest pięknie, jest miodnie. Możemy lecieć dalej, czyli możemy przyspieszyć naszego Edwarda znowu, bo on sobie tu ładnie, szybko, ładnie wszystko pomnożył. Znowu mamy zabawę z zerem. Niestety nie mamy optymalnego kodu, bo wiadomo, jak mamy 0, to moglibyśmy od razu wrzucić 0 do wyjścia, bo wiemy, że 0 razy cokolwiek da 0, nie? Ale nie mieliśmy do jeszcze polecenia i w 0, dlatego nie możemy tego optymalizować i prawdopodobnie zdobędziemy teraz 100%. 56 kroków, tak jest. No i jesteśmy genialni. Wracamy do windy. Zrobiliśmy wszystkie wyzwania dodatkowe z pierwszej gałęzi. Zatem możemy lecieć dalej. Pokój maksymalizacji. To też chyba jest fajne wyzwanie. Lecimy rok 14. Nastąpiła zmiana planów. Wydział księgowania ustalił, że traktowanie wszystkich liczb jednakowo nie jest już dłużej dochodowe. Zarząd chce jedynie duże liczby. No i to może być ciekawe. Weź dwie rzeczy. Staśmy wejścia, ale w wyjściu umieść tylko większą. Jeśli liczby są jednakowe, po prostu wybierz którąkolwiek, powtarzaj. Otrzymujesz nowe polecenie, przeskakuje tylko, jeśli jedna rzecz, którą trzymasz, jest ujemna, czyli mniejsza 0. W przeciwnym wypadku kontynuuje do następnej linii. Czyli musimy teraz bawić się w umieszczanie większej liczby z pary, mając tylko dodawanie, odejmowanie i porównywanie z zerem lub negatywnymi rzeczami, co jest bardzo fajnym zadaniem. Powiedz mi więcej, nie obchodzi mnie zbytnio, które liczby są większe, a które mniejsze, i tak płacą mi tyle samo. Także przykład też będzie bardzo trywialny, jeśli mamy 7 i 4, wrzucamy 7, i minus 1, minus 9, wrzucamy minus 1, i tak dalej, więc jak, moi drodzy, tego dokonać? Więc na pewno musimy wziąć obie liczby, na pewno pierwszą liczbę musimy skopiować sobie tutaj, i mamy teraz drugą liczbę, prawda, czyli standardowo mamy teraz liczbę 1 w ręku i 6 tutaj. I jak teraz porównać, która liczba jest większa? Więc mój pomysł wygląda następująco. Jeśli bierzemy pierwszą liczbę i odejmujemy od tej pierwszej liczby drugą, to w tym wypadku
mamy liczbę 5. Czy 5 jest mniejsza 0? Nie jest mniejsza 0, zatem wiemy, że ta pierwsza liczba była większa. Tylko że mamy w ręku pierwszą, drugą liczbę, tak? Czyli musimy sprawdzić, jeżeli od jedynki odejmiemy 6 i w tym momencie ta liczba jest mniejsza, czyli jump if negative sprawdzamy, jeśli ta liczba będzie, że tak powiem, ujemna, tak? Bo będzie ujemna niestety, to wtedy wiemy, że ta druga liczba jest mniejsza od pierwszej, a mamy wrzucić tylko większą, więc kopiujemy wtedy tą drugą, tę drugą liczbę, którą mamy zapisaną tutaj i wrzucamy ją w to miejsce, jeżeli będzie mniejsza, to nie. Czyli tak. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest zrozumiałe, więc teraz próbuję wam to pokazać. Czyli tak, odejmujemy sobie tę pierwszą liczbę od drugiej i w tym momencie mamy tutaj liczbę minus 5 w ręku. Jeżeli ta liczba jest negatywna, to wiemy, że ta pierwsza liczba jest większa, tak? Czyli wrzucona szóstka była większą liczbą, bo mamy liczbę ujemną. Czyli będziemy skakać do miejsca, w którym po prostu liczbę, której trzymamy w ręku, nie. Musimy po prostu copy from 0 i outbox, bo wiemy, że ta liczba jest większa. Sprawdźmy w ogóle jeszcze wyzwania. Ile linijek? 10 linijek, dobra. Co natomiast się dzieje, jeśli jest negatywna? Jeśli jest negatywna, to wiemy, że liczba, którą trzymaliśmy w ręku jest... liczba, która... Czyli w tym wypadku 6, czyli 1 była mniejsza, tylko że nie mamy już tej jedynki. Dlaczego? No i teraz, co teraz musimy zrobić, skoro nie mamy jedynki, nie możemy już uzyskać jej? Zatem musimy ją zapamiętać w pierwszej komórce pamięci również. Musimy zapisać ją tutaj. Czyli wiemy teraz, że tu jest pierwsza liczba, tu jest druga liczba. W tym momencie dalej mamy w ręku pierwszą liczbę, więc możemy dalej odejmować, ale w momencie, kiedy mamy negatyw, to musimy zrobić copy from tutaj, czyli musimy skopiować tu i w tym momencie robimy jump do outboxa i wszystko zapętlamy znowu od początku. Pytanie brzmi teraz, ile mieliśmy do linijek? 10, a ja moich linijek jest tu 11. Ha, ale sprawdźmy, czy to działa, bo być może gdzieś jeszcze się kopnąłem, machnąłem i czegoś zrobiłem za dużo. Tak, skopiowałem sobie obie liczby, minus 5, zatem wiem, że 6 jest większe. Dobra, teraz bierzemy minus 4 i bierzemy minus 2. Sprawdzamy. Jest 2, więc wiemy, że minus 2 jest większe, tak? Czyli po prostu porównujemy dwie liczby i sprawdzamy. To akurat będzie 0, więc nie ma znaczenia, którą liczbę weźmiemy. On akurat bierze drugą, prawda? I tak samo będzie z pierwszą. No, czyli ogólnie mamy zadanie wykonane, tylko że nasz kod jest nieoptymalny. Ma o jedną linijkę za dużo. Teraz musimy zastanowić się, jak zrobić, jak tego dokonać, żeby pokój maksymalizacji miał jednak 10 linijek, a nie 11. Próba szybkości też będzie pewnie większa, tak? O 4 kroki. Spróbujmy, zobaczmy, czego tak naprawdę moglibyśmy tutaj uniknąć. Powiem wam szczerze, chyba nie mam pomysłu, bo zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Czy można usunąć jeden z tych jumpów tutaj, żeby kopiować odpowiednią liczbę? Czy można na przykład uniknąć kopiowania obu liczb do komórek? Tylko że, no... Odejmowanie i tak zmienia liczbę, daje nam zupełnie trzecią liczbę, różną liczbę od tych dwóch, więc musimy mieć te dwie zapisane, więc wydaje mi się, że ta część jest nieruszalna, tak samo jak z subtrakcją, czyli z odejmowaniem. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tutaj można by to jeszcze zoptymalizować o jedną linijkę bardziej, ale do końca jeszcze nie widzę gdzie, a że nie chcę za długo też stać podczas nagrywania na jednym miejscu, to macie zadanie właśnie dla was, jak zrobić z tego 10 linijek, gdybyście chcieli, dawajcie znaka w komentarzach, ale co dalej chcę wam jeszcze pokazać, dodatnio już bezwzględną w tym odcinku, pracownicza wstawka ducha, czyli mamy scenkę rodzajową. Back to work, everyone. A massive army of machines has surrounded the city. The machines are not moving, and they are not communicating. Local authorities are investigating. Okay. Czyli jak widzicie, mamy jakąś, jest tu jakaś mini fabulątko takie, że jest jakaś tam historia, że jakieś teraz roboty nas atakują i tak dalej. Zresztą sami zobaczycie, jak ktoś będzie rozwijać, ale nie nazwałbym tego jakąś bardzo mocną fabułą. Tu wszystko jest nastawione na kodowanie. Także, moi drodzy, dodatność bezwzględna. Jeszcze zrobimy sobie ten jeden myk w tym odcinku. Więc lecimy. Haha! Pozytywne nastawienie oraz oznacza zwiększoną wydajność, więc od teraz jest obowiązkowe. Uśmiechnij się, zarząd patrzy. Wyślij każdą rzecz z wejścia do wyjścia, ale jeśli liczba jest ujemna, najpierw pozbądź się jej znaku.
Czyli musimy wymyślić, jak pozbawiać się znaku, używając dodawania i odejmowania jedynie z danej liczby. To jest ciekawe zadanie, uśmiechnąłbym się, ale nie mam ust. Spoko. Dobrze, Edward, a zatem... Wiadomo, wszystko jest oczywiste, zobaczmy optymalizacyjne. 8 poleceń, dobra. Przykład to oczywiście, że wszystko, co ma znak ujemny, musimy zrobić znakiem dodatnim. Więc, moi drodzy, jak tego dokonać? To jest fajne zadanie, czyli tak, bierzemy sobie liczbę. Jeżeli jest znaku dodatniego, to w ogóle nie musimy się przejmować, tak? Ale jeżeli jest znaku... Zaraz. Jeżeli jest negatywne, to musimy coś zrobić. Jump if negative. A jeżeli jest nienegatywne, to możemy od razu zrobić skok daleko, który daje nam do outboxa, nas poleci prawdopodobnie i zaczniemy od początku. To tak na szybko zrobiłem taki szybki szkielet jumpów, tak mi się wydaje. Czyli tak, jump if negative, to od razu lecimy, czyli tutaj musimy dodawać nasz kod. Czyli możemy sobie wrzucić nawet tutaj informację, nazwać na przykład if negative. Niech będzie, tak? Napisane, prawda? Jak kura pazurem, jak lama pyskiem, prawda? If negative, czyli tu będziemy mieli kod, który odpowiedzialny za to, czy jak zrobić z negatywnej pozytywną. Więc moi drodzy, jak to zrobić? Mamy minus 8, jak z tego zrobić 8? Więc najprościej, wydaje mi się, będzie skopiować sobie to do pierwszej komórki i po prostu do tej liczby, którą mamy, dodać nią ją samą. Po prostu. Czyli dodajemy raz liczbę, wtedy z minus 8 plus 8 mamy 0. Jak dodamy ją jeszcze raz, to wyjdzie nam 8. I z każdej ujemnej w ten sposób możemy zrobić dodatnią. I w tym momencie lecimy dalej do outboxa, mamy 8 poleceń, a on mówi nam, że 8 lub mniej, więc wydaje mi się, że być może nawet udało mi się tu już przy pierwszym podejściu to zrobić. Sprawdził, że 6 jest dodatne, więc się tym w ogóle nie zajmuje. Kopiujemy, dodajemy raz, dodajemy 2. Ups. Chyba jednak nie. No dobrze. A zatem... No tak, a co jeżeli mamy... No tak, liczbę ujemną chyba powinienem odjąć. Oj, sorry. No właśnie. Nie dodaj, tylko odejmij. Przecież mamy z liczbami ujemnymi pracujemy. Sorry bardzo. Tak, musimy odjąć. Jasna sprawa. Bo to odejmowanie od ujemnej daje nam dodawanie, prawda? O właśnie. O! O to chodziło. Dokładnie tak. I teraz jest sukces. No! Poszło pięknie, poszło sprawnie. Wydaje mi się, że to będzie całkiem optymalne teraz. Więc on tutaj już wykona swoje zadanie. Edward, prawda, wyjątkowo, proszę bardzo. Mamy na pewno zaliczone pierwsze zadanie. Pytanie, czy w krokach się udamy... W krokach nam się niekoniecznie udało. Widzicie, próba szybkości o 4 kroki za dużo. Więc wydaje mi się, że żeby to zoptymalizować, to prawdopodobnie moglibyśmy... coś wykombinować, gdzieś jeszcze jakiś warunek postawić, który by nam przyspieszył ten cały proces. Chociaż trzeba by się zastanowić, jak to jeszcze zrobić. Być może... Jakby zmniejszyć ilość kroków. No to też wam zostawię jako wyzwanie w tym momencie. I może jeszcze, że tak nam dobrze idzie. Mamy urlop na rajskiej plaży. Zobaczmy to, ekskluzywny hall. Czy tutaj było zabawy z ksorem? Zawsze czułam się najlepiej z przemyślanymi, chłodnymi, logicznymi decyzjami. Podążanie za głosem serca jest dla słabych. Okej, zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Nie, to chyba nie jest. To chyba nie jest jeszcze ksor. To zadanie to podstawowa funkcja boolowska. Nazywa się ksor, a jednak. No dobrze, albo alternatywa wykluczająca. Wyposażony w te informacje możesz sam zbadać ten temat, jeśli chcesz. Także, więc mamy ksora, czyli alternatywę wykluczającą. Czyli coś, jeśli nie coś, daje nam prawdę lub fałsz, tak? Czyli to mamy dokładnie napisane. Wyślij do wyjścia 0, jeśli obie rzeczy mają ten sam znak. Obie są dodatnie lub ujemne. Wyślij do wyjścia 1, jeśli ich znaki są różne. Powtarzaj, dopóki wejście nie będzie puste. Powiem wam szczerze, że tu jeszcze nie wymyśliłem. Na sobie to zostawiłem, jakoś do tego jeszcze nie wróciłem, więc nie mam pojęcia jeszcze, jak zrobić, jak to zrobić, żeby sprawdzić, jakie to są znaki. Musiałbym chwilę pomyśleć, czyli musimy wysłać do wyjścia 0, jeśli 2 i minus 1 mają ten sam znak. Mamy wysłać do wyjścia 1, jeśli znaki są różne. Powiem wam szczerze, nie, no to nad tym muszę się głębiej zastanowić, ewentualnie jak macie pomysł, to dawajcie znaka, jak to zrobić w 12? W 12 lub mniej poleceń, też się zastanowię trochę, bo to jest grubsza impreza, ja tutaj musiałbym spracić naprawdę trochę czasu, zanim bym do tego rozwiązania jakiegoś przyszedł, więc jakieś rozwiązanie bym znalazł, więc jeszcze zobaczmy tutaj scenkę rodzajową kolejną. Aha,
Czyli to jest urlop na plaży ogólnie, nie? Chciałem sobie plażę, tu jest nasza postać, która będzie sobie sączyła sobie kakao. To są te znane nasze korpo babki z biura, której spadło, kurde, kółko. Z biodra, które nie istnieje. Nie wiem, czy to kakao sączymy, czy kawę. Ogólnie wypoczywamy sobie na rajskiej plaży i to tyle, jeśli chodzi o tę scenkę rodzajową. Więc może jeszcze, moi drodzy, polecimy z jednym zadaniem, skoro nam tak ładnie poszło. Tam macie również zadanie z ksorem do rozwiązania. Odliczanie. To musi być jakaś fajna rzecz. Zobaczcie, co się stało z naszą fryzurą. Zaczęliśmy powoli łysieć. To jest fajny motyw. Witamy ponownie. Cyk, cyk, cyk. Zegar wciąż tyka, wracamy do pracy. Och, tak. Podoba mi się to, co zrobiłeś z włosami. Spoko. No dobra, no moi drodzy, mamy wreszcie nową funkcję. Nową funkcję, nowe polecenie, które nazywa się bump. Czyli coś jak inkrementacja i dekrementacja. Czyli plus, 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 tak jakbyśmy robili, nie wiem, i plus, plus, czy i minus, minus. Czyli dodajemy jeden do danej wartości. Dla każdej liczby w wejściu wyślij tę liczbę do wyjścia, a następnie wyślij też wszystkie kolejne liczby aż do zera. Czas na odliczanie. Otrzymujesz nowe polecenie, dodaj jeden lub odejmij jeden. Co ona nam jeszcze tutaj powie ciekawego? Jaki jest sekret wiecznej młodości? Cieszenie się z pracy, czucie się ważnym, stosowanie ochrony przeciwsłonecznej. Dobrze, moi drodzy, więc wygląda to tak, że musimy wysłać 9 i prawdopodobnie 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i tak dalej. Podaj przykład. Widzicie? Zawsze musimy, nieważne jaka to jest liczba, musimy ją do zera doprowadzić i wysłać wszystkie po kolei. Zatem, to jest fajne zadanie. Spróbujmy. Więc tak, mamy sobie inbox, bierzemy sobie 9. No i teraz tak, tę 9 prawdopodobnie musimy sobie skopiować do jakiejś tutaj, do jakiegoś miejsca. I teraz prawdopodobnie, aha, bo to też jest ważne, czy to jest liczba dodatnia czy ujemna, bo jeżeli mamy liczbę dodatnią, to musimy odejmować, a jeżeli mamy liczbę ujemną, to musimy dodawać. Przepraszam, czyli tak, czyli w tym momencie, jeżeli mamy negatywną liczbę, to zróbmy dla negatywnej. Co musimy zrobić? Dla negatywnej musimy zrobić bump minus, dla negatywnej musimy zrobić bump plus, sorry. Negatywną musimy zwiększyć o 1. No tak, tylko że tak naprawdę tu musimy zapętlać już outbox na początku, tak? Bo bierzemy teraz pod uwagę minus 2, więc musimy minus 2 wysłać, bumpnąć plus to i znowu wysłać, tak? Czyli musimy zrobić tak naprawdę tutaj kolejną pętlę. On cały czas musi tutaj iść do momentu, aż okaże się, że mamy 0. Bo jeżeli dojdziemy do 0, to w tym wypadku... Bo też już wliczyliśmy tutaj 0. Mamy 0 w ręku, 0 też musimy dorzucić. Czyli outbox będzie tutaj. A wtedy już tracimy to 0. Zaraz muszę zobaczyć dokładnie, gdzie popełniam błąd. Bo tutaj może trzeba by to odwrócić jakoś. Chociaż jak zrobimy bump plus plus, to on i tak mi zmieni liczbę, więc tej pierwszej nie wyślemy. Zaraz zobaczymy, jak to zoptymalizować. Bo jeżeli mamy 0, to już tak naprawdę powinniśmy lecieć od początku i brać nową liczbę. Tak mi się wydaje. Tak samo zrobić prawdopodobnie z liczbą, która jest dodatnia, tak? Czyli po prostu odejmujemy. Czyli tak naprawdę znowu musimy zrobić outbox. Odejmujemy i zobaczymy jump i w 0 po raz kolejny i wracamy do początku. I w tym przypadku chyba zawsze jesteśmy bezpieczni. Nie musimy robić tego jumpa chyba. Nie musimy, bo to jumpuje tu. Dobra. Zobaczmy, bo na razie to zrobiłem tak, wiecie, na czuja. Okej, on wyśle sobie 9. Widzicie, jak on skopa daje. Wali skopa tę liczbę. Coś zwaliłem. Co on zrobił tak naprawdę? On poleciał jump i w 0. Jump i w... Aha, ja dodam tutaj jumpa. Jasne, dodam tutaj jumpa. Jump i w 0. Tak, nie dodałem? Czy mi się wydaje? Zaraz. Jump i w 0. To leci do początku, a jump powinien polecieć nie tu, tylko tu. O! Tego mi brakowało chyba, dobra. Zobaczmy raz jeszcze. Tak, skopał 4. Skopał 3. Skopał 2. Skopał 1 i spowolnimy sobie tutaj. Teraz ma 0. A, 0 odrzucił. No więc już jest błąd, prawda? Już jest błąd, bo spodziewał się 0. Możemy teraz cofnąć sobie krok, to jest fajne. Zobaczcie, możemy teraz prześledzić, co on dokładnie zrobił. Poszedł sobie do... Kopnął 0. Jump i w 0 i on powinien jednak wysłać do outboxa, czyli widzicie, jest trochę problem, bo jak wyślemy go tu do outboxa, to on znowu kopnie tutaj, znowu wykona jakąś akcję i już nie będzie miał 0, nie? Będzie miał w ręku tak naprawdę liczbę negatywną,
Czyli moglibyśmy tak naprawdę dla potrzeby tego kodu, ile to jest tych linijek do zrobienia, moglibyśmy zamiast if 0 zrobić if negative. I to powinno rozwiązać sprawę w tym przypadku. Jaka tutaj, ile to jest... 10 lub mniej poleceń. O kurde, to przesadziłem trochę zdecydowanie z tymi tutaj krokami. Czyli prawdopodobnie zamiast jumpować mógłbym zrobić warunek po prostu tutaj. Prawdopodobnie tak mógłbym zrobić, bo za dużo tych rzeczy się powtarza. Dobra, zróbmy to, bo ja mam szczerze, zróbmy to bardziej optymalnie w takim wypadku. Czyli tak, mamy liczbę dodatnią, więc prawda, on tutaj ją wrzuci. Jump if negative. Tutaj, jump if negative. Jeżeli mam liczbę negatywną, to w tym momencie musi mi zrobić bump minus. Negatywna musi mieć bump plus, tak, okej. Bump plus. A jeżeli mamy liczbę pozytywną, tak, to musi przeskoczyć tutaj dalej, tak? Czyli jeżeli mamy w tym momencie bump minus, to musimy przeskoczyć bump plus, tak? Czyli to jest ten warunek, tak? Że albo bumpujemy na minus, albo bumpujemy na plus. I tutaj zamiast jump if, no właśnie, tylko potem... Kurde. To jeszcze utrudni nam zadanie, zaraz zobaczycie dlaczego. To nam utrudni zadanie. Co? Jak to? Outbox? Aha! Ja już tu wysłałem do outboxa, głupek. No dobra, czyli znowu jest błąd. No dobra, moi drodzy, więc ja sobie, zobaczcie, udało mi się coś wykonać w tym zadaniu. Oczywiście moja próba szybkości jest tragiczna. No, widzicie, że optymalnie podejście do liczby linijek nie przekłada się na szybkość, ale udało mi się w 11 poleceń, niestety nie jestem w stanie na razie wymyślić, jak to zrobić w 10, więc zrobiłem to w ten sposób. Możecie sobie teraz zobaczyć, jak to działa. Proszę bardzo, czyli puszczę wam, jak to wygląda. Mamy szóstkę, na początku kopiujemy, idziemy teraz do outboxa i w tym momencie robimy pętlę. Kopiujemy sobie z szóstki. Jeżeli mamy liczbę dodatnią, to będziemy odejmować, a jeżeli mamy liczbę ujemną, to będziemy dodawać. I w ten sposób wysyłać cały czas do outboxa i w momencie, kiedy dojdziemy do pozycji, kiedy jest 0, zobaczycie tutaj, o! Chwilowo na razie tutaj ma 0, więc 0 też doniesie, ale teraz sprawdza w tym momencie, jeżeli jest 0, to odrzuca i zaczynamy nową linijkę. I w ten sposób on sobie tutaj wszystko, przez wszystko przelatuje, więc tylko teraz pytanie, jakim sposobem można by jeszcze to tak zoptymalizować, żeby jeszcze gdzieś uszknąć jedną linijkę? Wydaje mi się, że trzeba by to może jakoś inaczej do tego podejść, a może nie. W każdym razie to rozwiązanie daje mi wygrane, tak? Gdzieś tutaj jeszcze może coś można by było zoptymalizować, więc jeżeli macie jakiś pomysł, który mieści się w 10 linijkach, dawajcie znaka, jeśli macie pomysł, jak to zrobić w mniej niż 82 kroki, też dawajcie znaka w komentarzach. Ja sobie, że tak powiem, w tym momencie na razie kończę, to mamy następnie pracownię mnożenia, będziemy sobie mnożyć. Jak macie pomysł z ksorem, też dawajcie znaka, więc jeśli film wam się podobał, zostawcie lajka, zobaczymy, czy uda nam się znowu pobijać rekord, czy może ta seria będzie miała najwięcej lajków znowu ever, zobaczymy. W każdym razie, subskrybujcie, komentujcie, bądźcie na bieżąco, ja się z wami żegnam. Dzięki piękne, że byliście razem ze mną w kolejnym odcinku z Human Resource Machine i widzimy się w następnym epizodzie już niebawem. Wielka piona! Cześć!